Wielkimi krokami zbliża się rybobranie, a my zdradzamy kolejne szczegóły. Jak co roku wydarzenie zainauguruje parada. Kolorowy orszak z wodnikiem na czele w sobotę 18 czerwca punktualnie o godzinie 15 wyruszy spod hali sportowo-widowiskowej, aby przemaszerować wprost do krośnieńskiego portu. W tym roku organizacją parady zajmuje się Krośnieńska Biblioteka. Do tej pory zgłosiły się do nas 24 grupy uczestników. Jeśli nic nam nie zmieni planów, będzie około 600 osób brało udział. Do tej pory mamy zgłoszone, mamy orkiestrę z mażoretkami, mamy wszystkie nasze przedszkola krośnieńskie, łącznie z gminą, wszystkie przedszkola. Do tego mamy grupę dziewcząt w strojach do jazdy konnej ze stadniny w Gosthorzu. Mamy grupę dzieci w wieku od 5 do 10 lat. To jednak nie wszyscy zadeklarowani uczestnicy. Nie zabraknie także dzieci z Akademii Piłkarskiej Falubas oraz mam z dziećmi w wózkach. A to jeszcze i tak nie koniec. Mamy krośnieński oddział PTT-ku na rowerach. Będą panie z Klubu Literackiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będą pięknie przebrane z kapeluszami. Mam nadzieję, że się będą pięknie prezentowały. Mamy Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło nr 16 też obiecało, że będzie. Powiatowa Społeczna Straż Rybacka wystąpi ze swoim sprzętem, tak samo jak przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne z Krosna również. Jeśli dobrze pójdzie, będziemy mieć jeszcze orkiestrę z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie. Do udziału w paradzie zaproszeni są także wszyscy mieszkańcy. Zbiórka punktualnie o godzinie 14:30. Biblioteka zaprasza zarówno tych młodszych, jak i nieco starszych, zwłaszcza, że tym razem kolorowy rybobraniowy orszak przejdzie dosłownie ulicami miasta. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zgodziła nam się na to, żeby nasza parada przemieszczała się ulicami miasta, nie chodnikiem, jak było do tej pory. W związku z czym od ulicy Pułaskiego wchodzimy na ulicę Poznańską. Ulicą Poznańską dochodzimy do ulicy Woposkiej, schodzimy ulicą Woposką i kierujemy się przez most na już bulwar Jana Pawła II. A co czeka nas po dotarciu do krośnieńskiego portu? Świetna zabawa oraz pyszne smaki. O godzinie 18:30 ze sceny popłyną zaś pierwsze dźwięki. Świetną atmosferę zapewnią zespoły The Best Four, Las Melinas oraz Awiński Show. Gwiazdą wieczoru będzie zaś zespół Loka. Początek koncertu o godzinie 21:30. Tuż po nim pokaz fajerwerków. Czym w tym roku zachwycą organizatorzy? O tym przekonamy się tuż przed godziną 23:00. Niedziela to zaś wielkie muzyczne święto. 35-lecie działalności będzie bowiem obchodzić legenda polskiej sceny muzycznej Lady Punk. Na rybobraniu nie może zabraknąć dań właśnie z ryb. To będzie zaś nadzorował mistrz ceremonii Robert Makłowicz. Po pierwsze konkurs dla dorosłych. Konkurs kulinarny o złotą wazę wodnika, już trzecia jego edycja. Zapraszamy wszystkich amatorów gotowania. Można zebrać się z towarzystwem z jednej klatki, zebrać przyjaciół z rodziny. Nie, przyjaciół z rodziny też można. W każdym razie, jeśli łączy Państwa gotowanie, to zapraszam do tego, żeby zgłosić swoją kandydaturę, swojego zespołu. Takie gotowanie odbędzie się na naszej kulinarnej scenie, która będzie w niedzielę 19 czerwca. W konkursie mogą uczestniczyć drużyny składające się od 2 do 4 osób, których członkami są amatorzy nie pracujący w gastronomii. Drużyny chcące wziąć udział w konkursie w terminie do 16 czerwca powinny dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia do sekretariatu Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek. Szczegóły oraz regulamin są dostępne na stronie centrum. A jakie zadanie czeka na uczestników konkursu? My już wiemy. Tu uwaga dla tych, którzy już brali udział w konkursie. Mała zmiana regulaminowa, która stwarza ciekawą szansę na poszukiwanie przed. Otóż zadane Państwo będziecie mieli rybę. Tą rybą będzie karp w tym roku. Pozostałe przyprawy, które potrzebujecie, dodatki, możecie kupić na własny rachunek. Jeśli kupicie je na rachunek firmy, która organizuje to dla nas, to oczywiście ta firma Państwu zwróci koszt zakupu. To wszystko jest w regulaminie, więc zapraszam do przeczytania regulaminu dosyć uważnie. To jednak nie wszystkie pyszne atrakcje. Oprócz tego konkursu również spotkania kulinarne w postaci warsztatów. W zeszłym roku warsztaty prowadziło dla dzieci taka ekipa Look and Cook z Zielonej Góry. W tym roku również poprowadzą. Zapraszam do zapisywania w 3 grupach, czyli 45 dzieci będzie mogło wziąć udział w tych warsztatach.
Ja zapraszam, bo to myślę fajna zabawa dla dzieci, kiedy mogą pokosztować w towarzystwie dobrego kucharza, w jaki sposób w kuchni można czarodziejsko, kolorowo i przede wszystkim smacznie zrobić różne rzeczy, a przecież wiemy, że nasze maluchy wybrzydzają jak tylko mogą, jeśli chodzi o jedzenie. Warsztaty odbędą się również w niedzielę, 19 czerwca w trzech grupach. Pierwsza chwyci za sztućce o godzinie 13, druga o godzinie 14, trzecia zaś o 15. Aby wziąć udział w warsztatach, należy zakupić bilet w cenie 5 zł w kasie Cak Zamek przy ulicy Szkolnej. W tym roku po raz pierwszy swoje kulinarne umiejętności będą mogli także podszkolić dorośli. I to pod okiem Roberta Makłowicza. Warsztaty te chcemy poprowadzić w dwóch grupach. Tutaj zapisy dla dorosłych. Te warsztaty, podobnie jak warsztaty dziecięce, są odpłatne. Zapraszam, bo w dwu-, trzyosobowych grupach każdy będzie mógł wspólnie z Robertem Makłowiczem pogotować. To wszystko będzie się działo w przestrzeni naszego portu. Koszt warsztatów to 45 zł. Jednocześnie przypominamy, że już w ten weekend odbędzie się rybobraniowy Dzień Dziecka. 4 czerwca na najmłodszych czekają atrakcje przed halą sportowo-widowiskową. W niedzielę 5 czerwca zaplanowano zaś finał makroregionu turnieju Orlik Volejmania na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. O godzinie 16 w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek odbędzie się z kolei pasowanie przedszkolaków. A w kolejnym wydaniu serwisu jeszcze więcej gorących szczegółów dotyczących tegorocznego rybobrania.